Minister, który również jest zaangażowany w ten szczyt, wzmacnia... Spotkanie prezydenta Dudy. Wzmacnia wymowę tego spotkania. Pan prezydent oczywiście przywita wszystkich zgromadzonych i niejako będzie to oficjalne rozpoczęcie tego szczytu. Wcześniej zaplanowane są spotkania bilateralne w Sejmie, później, czyli jutro, duże obrady w sali plenarnej. No więc niewątpliwie to, że jest prezydent Andrzej Duda, pozwala nam określać ten szczyt jak mianem wydarzenia bez precedensu i wzmacnia jego rangę. Ważne jest do podkreślenia to, bo trochę nam to umknęło, a powinniśmy o tym powiedzieć, dlatego że jesteśmy... Kogoś, kto wygrał... Jest tam rzecz bardzo ważna dla wszystkich. Mianowicie marszałek... Radio to radio. ...Starczewski, marszałek Kuchciński będą mówili o wspólnych wartościach. A jedną radio z zasadniczych kończy. Wspólnych wartości dla wszystkich państw, które będą 17-18 maja... I o czym Duda będzie mówił. ...jest oprócz suwerenności, niepodległości, także religia. Także religia. Wartości religijne, duchowe. One nas łączą. Niezależnie od tego, o czym powiedzieliśmy, kto jaką religię reprezentuje. Dlatego, że ten korzeń często jest bardzo tożsamy. Ergo chodzi o to, że będziemy mówić o takich sprawach, które w Europie Zachodniej są nieco pomijane i nieco bagatelizowane. A nam zależy na tym, żeby wracać do tych korzeni, nie zapominać o korzeniach chrześcijańskich i na tej podstawie budować porozumienie. A więcej, na tej podstawie można nawet budować reformę tego, co już jest, czyli kryzysu pewnego, w jakim Europa się znalazła. Ja to podkreślam dlatego, że jest to jeden z kluczowych fragmentów rozmów w Sejmie. No nie można o nim zapominać. Panie dyrektorze, i jutrzejszy dzień od godziny 9:00, otwarcie, powitanie przewodniczących delegacji przez marszałków Sejmu i Senatu, Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego, i zaplanowano dwie części. Pierwszą od godziny 10:00 będziemy chcieli transmitować też na antenie telewizji Trwam. Rola parlamentów narodowych, policji międzynarodowej, później kwestia bezpieczeństwa regionu i te sprawy, o których Pan wspomniał, po południu współpraca w zakresie infrastruktury na osi północ-południe i wartości wyróżniające Europę Środkową i Wschodnią. O tych może wartościach już miast trudniej słyszeć w Europie Zachodniej czy w strukturach Unii Europejskiej. No tak, trudniej usłyszeć. Zarówno radio. Także u nas najciekawsze, proszę. Komu rząd zabierze 500+. Proszę bardzo. Chcę już zostać w Ameryce, mówi pani Górniak. Komu rząd zabierze 500+. Powiew wdzięku za 3000. Kasia Tusk podbiła Włochy. PiS uzna Wałęsę za bohatera Solidarności. Kaczyński potrzebuje Kukiza. Możliwe zlikwidowanie świadczeń rodzinnych. Winne są wszystkie siły polityczne, które rządziły. Choroby i Piłsudski też mają przeciwników. Tak, duża gotówka. Egipski poseł rozwiąże zagadkę śmierci Magdy Żuk. Czy Polka padła ofiarą polsko-egipskiego gangu handlarzy żywym towarem? Dam ślub Petru i Schmidt. Petru i Schmidt. Prezydent Słupska, Robert Biedroń, deklaruje. Dam ślub Petru i Schmidt. Zapraszamy. A u Kukiza się nie pije. Złożyli się po 500 zł i pojechali nad morze ratować Polskę. U Kukiza się nie pije. A u Kukiza katowały koleżankę. Koledzy dopingowali. Podeszli gardło matce dziecku, bo nie chciał płacić alimentów. Matce dziecku. Pierwsze święte dzieci. Są pieniądze na rzeczy dużo, a loty. Politycy mają tendencję do NFZ. Nie ma na respirator dla Klary. Praca jest w zasięgu ręki przecież. Ratusz straszy PiS-em za miejskie pieniądze. Kilka kroków do... Radio Maria i Telewizja Trwam będą naszymi partnerami w tej sprawie. Panie dyrektorze, nieraz myślimy, czy mamy właśnie narzędzia, czy mamy jakąś formę nacisku. Pan wspomniał o tej aneksji Krymu w czasie naszej rozmowy i tego, że może nam się ta sytuacja w Europie nie podobać, że coś takiego. I teraz
Właśnie, czy może być jeden głos? Czy my jesteśmy w stanie wypracować, jak pan sądzi, tutaj jakąś formę nacisku, wpływu tego, że nasz głos wspólny będzie bardziej słyszalny, że do takich rzeczy, czy do takich sytuacji nie powinno dochodzić? Bezsprzeczne jest to, i to jest stanowisko Marszałka Sejmu Kancelarii, Sejmu Marszałka Senatu, że tylko w grupie można forsować pewne rozwiązania i ten głos jest bardziej słyszalny. Stąd zaangażowanie Polski w grupę Wyszehradzką, stąd mobilizacja na spotkania z partnerami spoza Unii, ale jednak będącymi w Europie. Dobrze wiedzieć o tym, że głos samotnego polityka jest trochę wołaniem na puszczy, natomiast już głos grupy ma pewne znaczenie. Poza wszystkim nie można zapominać o tym, że historia tej części Europy jest dosyć jednoznaczna. To znaczy wypracowany pokój jest rzeczą bardzo ważną, ale nie wiadomo jak bardzo trwałą. Warto pamiętać o historii, wyciągać z niej lekcje. No my tę lekcję wyciągamy i staramy się o niej mówić, że to wszystko, co udało się zbudować w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach nawet, niekoniecznie musi być tak bardzo trwałe, jak nam się wydaje. Jeżeli będziemy milczeć, na pewno tej lekcji z historii nie wyciągniemy. I jedyna droga, nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek inna droga niż rozmawianie i szukanie porozumienia właśnie w dużej grupie. Dlatego, że indywidualnie, na indywidualną politykę mogą sobie pozwolić, jak ojciec dzieje i nasi słuchacze wiedzą, mocarstwa. Oni mogą to robić sami, natomiast państwa średnie, państwa muszą się grupować, muszą szukać porozumienia i wsparcia. To jest rzecz bezdyskusyjna. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Czyli dziś, jutro szczyt przewodniczących parlamentów państw Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie. Te najważniejsze wydarzenia w sali plenarnej Sejmu, jutro od godziny 9 powitanie, od 10 pierwszy panel i od 12 drugi. Bardzo dziękuję, było bardzo miło rozmawiać. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze w przyszłości do wymiany opinii. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, do widzenia. Naszym gościem był pan Andrzej Grzegrzyłka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Radio Concito. Także proszę państwa, no tyle tutaj skandali jest, tyle się dzieje w Polsce. Jeszcze nigdy w świecie tyle się nie działo. Lewandowski strzelał w szalonym meczu. I co? Lewandowska po urodzeniu córki szybko wróciła do formy. Brawo Aniu, brawo Aniu. Legia rozstrzelała słonie. Jaga maszeruje do Glob, golob, 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 golob. Starcie jasności z ciemnością. Tak ją walnęła 212 razy. Walnęła. Walnęła. Proszę bardzo, walnęła 212 razy. Baba, baba, baba. Także proszę państwa, radio Tok FM Euro Concita. Chcę już zostać w Ameryce, tak wyznaje Edyta Górniak. Chcę już zostać w Ameryce. Nasz dziennikarz Adrian Nych Cerewicz 29 odwiedził Edytę w Los Angeles. W Los Angeles. Także co powiedziała? Chcę już zostać w Ameryce. Niespełna rok temu Edyta Górniak 45 uciekła z kraju do Los Angeles, aby zapewnić spokój synowi. No tak, bo to widzicie państwo u tych katolickich, to a to cyganka, a to cygan, wiesz, jak to jest ciemne, cyganek, ładny chłopczyk, śliczny Alanek, śliczny, a tamto jako murzyn, jako nie wiadomo kto. Edyta przyznaje, że czasem syn pomaga jej z angielskim. Poseł Stanisław Piotrowicz, witam serdecznie. Dajcie mi pracę, ten aktor Wojciech Pokora. Nie chcę iść na emeryturę. Człowieka i trochę o te prawa chciałem zapytać. Zaczęło się od chodnika. Zdaniem sędziów, bo odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, oni sprzeciwiają się projektom ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości, o tym mówi rząd, o tym wcześniej sygnalizował minister Zbigniew Ziobro. Jak pan odnosi się do tego, bo pewnie no, będzie się musiało wiele zmienić. Za dużo chciał, trzeba. No na luzie, ja nic nigdy nie chcę za wszelką cenę na chama na zimę. No to więc dłużej się pożyje męczennicy z pierwszych wieków, święty Piotr zginął męczeńsko na krzyżu głową w dół.
No pewnie na PL-u, ale to wiesz, oni te dodatki pogańskie, czyli praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają z bliski w Watykanie w XX wieku. Oto ciekawe, w XX stuleciu miały miejsce dwa tajemnicze zgony w Watykanie. No, mordują. Kato, makabra po śmierci. Papież Stefan VI jako oskarżyciel i sędzia przesłuchuje zwłoki swojego poprzednika papieża. A idź, przypadki nagłe nie tylko. No to w ogóle wiesz. Dostęp do sądu nie w tym aspekcie, że nie mogą pójść. Wystawiony przez turecką mafię. Doczekać się rozstrzygnięcia sądowego. I tak właśnie należy odczytywać. Turecka mafia, a teraz Polska i Turcja. Dwa bratanki. Prawo do rozstrzygnięcia jego sprawy w rozsądnym terminie. Na przestrzeni 30 lat nic w tej materii się nie zmieniło. Ludzie czekają latami, dziesięcioleciami na rozstrzygnięcie ich sytuacji. A rząd polski z roku na rok wypłaca coraz to większe odszkodowania obywatelom zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka tylko z tego względu... Strzały na placu Świętego Piotra. A środowiska sędziowskie są zadowolone. Nie widzą potrzeby żadnej reformy. Zabiegają o to, żeby było tak, jak było. Oczywiście dobrze się czują. Lepsze święte dzieci. Mają dobre zdanie o sobie. Myślałby, kto Benedykta. Wyrażają to przecież dosyć jasno, określając się sami nadzwyczajną kastą. Jest im dobrze. Są głusi na oczekiwania społeczne. A ludzie od lat domagają się reformy wymiaru sprawiedliwości. W czasie ostatniej kampanii wyborczej ten temat był obecny na wszystkich spotkaniach wyborczych. Kiedy wreszcie to zmieni się w Polsce? Tak dalej być nie może. Wtedy środowiska sędziowskie milczały. Teraz, kiedy mówimy o reformie, już od przecież wielu miesięcy, bo obiecaliśmy tę reformę Polakom, jesteśmy konsekwentni. Wysłuchaliśmy głosów społeczeństwa, przyjęliśmy to do naszego programu i teraz realizujemy. No to, kiedy my wdrażamy reformy, przedstawiamy je w parlamencie, no to teraz środowiska sędziowskie powiadają, a zaraz. Tak, dostrzegamy potrzebę reformy, ale najpierw debata z naszym udziałem. Panowie sędziowie przestali ten czas, kiedy mogli debatować, kiedy mogli włączyć się w dyskusję. Mało tego, przecież w trakcie prac parlamentarnych sędziowie przecież organizowali rozmaite zgromadzenia i konferencje i na tych konferencjach nic nie mówili na temat reformy wymiaru sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, zbierali krzyki, żeby do jakiejkolwiek reformy nie dopuścić. No i oczywiście wtedy, kiedy się broni własnych partykularnych, grupowych interesów, własnych przywilejów, no nie krzyczy się o tym przecież głośno, że bronimy swojego, bo to jest przecież nieakceptowalne społecznie. No, w związku z tym znowu przebierają się piękne szatki, te środowiska sędziowskie, że oto zagrożona jest demokracja, zagrożona jest konstytucja. No to czyli, że Polsce nie służą oszuści, złodzieje, cwaniacy, kretacze, no to wrażenie. Ja już od razu mówiłam, jak myśmy tu walczyły o ten spadek, teraz Polska 15 tutaj w Warszawie na Mazowszu, na są sądy polskie, teraz Polska 15, nowiutki sąd o spadek, o Janku Witku, no to jeszcze będzie jeszcze z 10 lat chyba. No to jak kręcą. Ciągle przeszkadzają, ciągle odwołania trzeba pisać. W końcu na szczęście się znalazła Marzanna jakaś tam, Witek, wiesz, ale ona chyba nie chciała, bo tam zaległości 30-40 tysięcy, no to więc nie wiem. Jeżeli ona nie chciała, powiedziała nie, no to niech mi sąd odpowie i teraz my będziemy się zastanawiali, czy warto o ten spadek, no i albo nam dadzą, jeżeli Marzanna Delatour Witek nie chciała, bo 30-40 tysięcy zapłacić, ludzie nie mają pieniędzy w Warszawie, to są same dziady.
i na dorobku, albo wiesz, w rajach podatkowych, by pochowali te pieniądze gdzieś za granicą, tu nie ma. I po prostu ciągle na dorobku są, albo gdzieś na wnuki, na jakieś coś przerzucili te pieniądze i po prostu, że rzekomo potem do nich wrócą, a to ktoś inny przejął i taka robota imieniny kota. Nie stała się krzywda. Trybunał Konstytucyjny pilnował. Podobną rolę odgrywa. Oczywiście tutaj nie jest to jakieś namiastki tylko. Natomiast nie rozliczono się z tamtym systemem. No bo i też wymiar sprawiedliwości przetrwał w takiej formie, jak był, i był tym stabilizatorem, żeby sprawy zbyt daleko nie poszły. No to tutaj zawsze problem był z tą wolą rządzących, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o tym ze sprawiedliwością, to prawda. Ale panie przewodniczący, panie pośle, no, wołanie jest o to łamanie demokracji, konstytucji, tak wołają sędziowie, no ale różnie można rozumieć demokrację i konstytucję, tak, jeżeli chodzi o te dwie strony, obywateli i na przykład sędziów. No tak, no, przede wszystkim w tej uchwale mówi się, że obecna reforma zmierza do dyskredytowania środowiska sędziowskiego. No ja myślę, że to środowisko samo się zdyskredytowało w oczach opinii publicznej. Czyli mamy wiele przykładów sędziów na sama. Którzy dopuszczali się różnych czynów, no przestępstw pospolitych. No ktoś może powiedzieć, no dobrze, to są nieliczne przypadki, wszędzie takie się znajdą. No dobrze, ale przez całe dziesięciolecia w ogóle nie ujawniano tego, takich przypadków. Władze ujawniają tego rodzaju skandaliczne przypadki. To pokazuje, że w tym środowisku była wiedza na temat tak zwanych czarnych owiec, ale to środowisko też nic nie robiło w tym zakresie, żeby takich ludzi ze swojego grona się... Właśnie, a po co miało to robić? Po co? Po co? Konstrukcja systemu sądownictwa w Polsce. No, a ten system w tej chwili to dobrze funkcjonuje? No wszyscy przecież wiedzą, że źle funkcjonuje, coś z tym trzeba zrobić. Pan wspominał o tym, że sędziowie mieli okazję, czy mieli możliwość już jakoś debaty, rozmowy. Może tego czasu nie wykorzystali, a teraz domagają się debaty na temat reformy. Nie wiem, czy jest to spowodowane, na przykład to opóźnienie, bo 10 maja z porządku obrad została zdjęta ta nowela, dopiero 24 maja. Sejm ma się zająć projektem noweli prawa ustroju sądów powszechnych na autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo planowana nowela ma wejść w życie 1 lipca. Czy to wszystko, ten harmonogram i ta debata, namysł w samym Sejmie, wszystko pójdzie zgodnie z planem? Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Determinacja przeprowadzenia reformy jest silna, natomiast trzeba podkreślić, że poprzedni Sejm był skrócony, trwał tylko 2 dni i siłą rzeczy niektóre punkty musiały wypaść z obrad. W przyszłym tygodniu będzie pierwsze czytanie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych. A jakie zmiany najważniejsze, jeżeli tak z punktu obywatela, tak, bo jeżeli oburzają się sędziowie i mówią, że to jest nawet łamanie demokracji i konstytucji, no to co najważniejsze, bo wielu też dyskutuje z tym nadzorem, tak, nad sądami ministra. Ależ to jest wszystko przejaskrawiane. Mógłbym powiedzieć, że nawiązujemy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ja to chcę wielokrotnie podkreślić. W Polsce jest larum, że to władza ustawodawcza i wykonawcza oferuje niezależność sądów, niezawisłość sędziowską. No nic podobnego. Więc jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja to
przytaczam przykłady obowiązujące w Europie Zachodniej. A ta niezależność, bo posłowie Platformy Obywatelskiej też mówią, że to jest taki ostatni bastion, tak? PiS chce usunąć ostatni bastion, jakim jest niezależność wymiaru sprawiedliwości, który stoi im na drodze do państwa autorytarnego. Ale takich przywilejów, jak środowisko sędziowskie ma w Polsce, to nie ma chyba nigdzie w Europie. A wszędzie w Europie Zachodniej, środowiska sędziowskie są zadowolone ze swojej pozycji, zadowolone są z niezależności. A tutaj mają dobrze? I jeszcze to więcej, kiedy złodzieje. To to przykłady na chyba to ilustruje. Boże. W Polsce o tym, kto będzie sędzią, decydują sędziowie. W skrócie rzecz ujmując. To zgromadzenia ogólne sędziów opiniują, Krajowa Rada Sądownictwa decyduje, kogo przedstawi panu prezydentowi do nominacji. No i oczywiście, jeżeli pan prezydent nie mianuje tej osoby, którą Krajowa Rada Sądownictwa wskazała, no to jest wielkie larum, bo się ostatnio zdarzyło 10 takich przypadków, że to już jest ingerencja i łamanie. A zatem środowiska uzurpują sobie prawo i de facto z tego prawa korzystają, że decydują o tym, kto będzie sędzią w Polsce. A jak jest w Austrii? Wnioskiem o nominację na stanowisko sędziowskie występuje minister sprawiedliwości. Federalny minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację sędziego. W Holandii, w kraju pana Timmermansa, również minister sprawiedliwości występuje z wnioskiem o nominację na sędziego. I tam nie przeczą, że jest nadmierna ingerencja władzy wykonawczej ministra w sądownictwo. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy zaproponowali rozwiązanie takie, że teraz oto będzie minister sprawiedliwości miał decydujący wpływ w tym zakresie, tak jak ma w wymienionych przeze mnie krajach. Mało tego, to już też po raz kolejny podkreślam, kraj pana Timmermansa, który tak się niepokoi o polską demokrację, właśnie w Holandii do Sądu Najwyższego sędziów wybiera parlament. Parlament wybiera sędziów i tam nie krzyczą, że jest ingerencja władzy ustawodawczej w wymiar sprawiedliwości. To tylko w Polsce władza sądownicza stoi ponad wszystkimi władzami, jest w ogóle oderwana od społeczeństwa, nie ma żadnych instrumentów, to wielokrotnie podkreślam, przy pomocy których naród korzystałby z konstytucyjnego uprawnienia, a więc artykuł 4 Konstytucji, gdzie jest mowa, że władza zwierzchnia należy do narodu. No. Ja to wielokrotnie podkreślam, że jeżeli chodzi o władzę zwierzchnią narodu, to ona funkcjonuje w odniesieniu do władzy ustawodawczej, no bo wybiera posłów, senatorów, naród raz na 4 lata, czy jak będzie potrzeba, to częściej, i również w odniesieniu do władzy wykonawczej. Natomiast naród nie ma żadnych instrumentów w odniesieniu do władzy sądowniczej. Trzeba jasno powiedzieć, że tu nie chodzi tylko o bezpośredni wpływ narodu, bo naród realizuje swoje uprawnienia bezpośrednio, chociaż w formie wyborów czy referendów, ale i również, jak w Konstytucji jest napisane, poprzez swoich przedstawicieli. W odniesieniu do władzy sądowniczej żadnego takiego instrumentu nie ma. W związku z tym te rozwiązania, które są proponowane, no to jest kwestia urealnienia konstytucyjnych uprawnień narodu. To nie może tak być, żeby władza sądownicza była sama dla siebie, była zadowolona, była głucha na wezwania narodu, no i oczywiście nie podlegała żadnej kontroli. Przed sobie mieli się dobrze, panie pośle, teraz krzyczą, że jest zamach na prawa i wolności obywatelskie, no bo tym się po prostu zasłaniają. Mamy projekt noweli i projekt ten negatywnie zaopiniowała Krajowa Rada Sądownictwa, oceniając, że jego podstawowym celem jest dalsze, znaczące podporządkowanie sądów powszechnych ministrowi, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. I jeszcze Sąd Najwyższy. Według Sądu Najwyższego chodzi o stworzenie jednowładztwa, czyli jak gdyby idziemy w tym samym kierunku. Ministra w zakresie obsady stanowisk prezesów, pan wspominał, kto jest. Także wtedy, kiedy się narzeka, to wcale nie jest źle. Nie mają źle, a narzekają. Osobę powołaną w drodze. To znaczy chciwość. Jak się ma dużo, to chce się mieć więcej. To się chce mieć więcej. Zastrzeżenie z punktu widzenia zasady równowagi między władzami. To głosi opinia Sądu Najwyższego. Chcą po prostu Polskę rozpieprzyć, rozłożyć na łopatki.
wszystkie rozkraść, wywieźć na taczkach, żeby tutaj nikt nic nie miał znaczenia. Zabrali mieszkanie, nie masz nic do gadania, pod most. A co to kogo obchodzi? A potem ludzie przechodzą, obojętnie, pogardzając nawet takimi, co proszą, no nie mają nic innego do roboty, bo tak, ukraść nie może, bo to nieładne, bardzo nieładnie, bardzo źle, bardzo niedobrze. Musi prosić, jak już zacznie prosić o jedną rzecz, to będzie prosił o 10 rzeczy, o wszystko i to wchodzi w krew, nauczyli się żebrać, zostaniesz żebrakami. Chociaż i tak to każdy jest potencjalnym żebrakiem tej żebracznicy wielkiej, gdzie na widocznie z ludzi chcieli tych żebraków zrobić, że o wszystko trzeba prosić. No, okropne. A sami jak idą do urzędu, gdzieś coś przekombinować, jakieś papiery lewe podłożyć, no to też proszą, bo wiedzą, że coś tam wykradną z drugiej strony. Tu proszą, tam wykradną mydło, a tu powidło. Taka jest Warszawa. No taką Polskę chcesz mieć? Przydzieli konkretną sprawę, znając poglądy i stosunek poszczególnych sędziów do poszczególnych spraw, bo przecież się w środowisku dobrze znają, może tak wyreżyserować, że konkretne sprawy będzie przydzielał tym sędziom, inne sprawy innym sędziom i właśnie, żeby takiej ingerencji prezesa nie było w orzecznictwo, projekt przewiduje, że sprawy będą przydzielane komputerowo, a więc prezes nie będzie miał możliwości dowolnego kierowania poszczególnych sędziów. A więc zwiększamy mechanizmy komputerowe i dlatego ci hakerzy atakują komputery, żeby z kolei tu mieć wpływ wszędzie. Ingerencja. Natomiast ingerencja. Oczekuje się tego, ażeby organizowali pracę w sądach w taki sposób, żeby sądy pracowały efektywnie. Nie ma to nic wspólnego ze sposobem orzekania. Właśnie, żeby tą niezawisłość sędziowską wzmocnić. No co kurwa menda, wiesz, ten list w plecaku i nic nie mówi. Ta do mnie dzwoni, a nic nie wiem, bo to przecież dziad powinien powiedzieć mi. Chcę to wprowadzić na ręce. Od pierwszego listu. Skurwysyn, no. Jeżeli chodzi o nierzetelny, nieuczciwy. Od razu, jak list przyszedł z patronusa, trzeba powiedzieć, bo tam coś ważnego. Polecony, niepolecony. Dyrektor, no to dyrektor taki, na którego bezpośredni wpływ będzie miał właśnie prezes, bo jak będzie inaczej, no to już będzie ingerencja w niezależność sądową. Dyrektor ma się zajmować sprawami biurowymi, administracyjnymi, remontami itd., itd. Natomiast prezes powinien się zajmować tym, orzecznictwem przede wszystkim, a nie administrowaniem obiektami. I z tego też względu, skoro z budżetu państwa płyną pieniądze na wymiar sprawiedliwości dość niemałe, to przez to, żeby one były racjonalnie wydatkowane, muszą być pod kontrolą i będą właśnie dyrektorzy podlegali w ściślejszym sposób ministrowi sprawiedliwości. Otóż to jest naturalne w każdym zachodnim państwie. Natomiast w Polsce, ponieważ władza sądownicza miała uprzywilejowaną pozycję, bo to, kiedy chcemy teraz to... Widzisz, jakie dziady? Widzisz? Jak funkcjonuje to w Europie Zachodniej. To są dziady. Sprawa, tak jak już powiedziałem wcześniej. Bronąc władzy mało i mało. Zasłania się prawami i wolnościami obywatelskimi. Dziękuję, czyli ma się wiele rzeczy zmienić. 24 maja, tak, Sejm będzie się zajmował projektem noweli. Będzie pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Chciałbym poruszyć może w tej materii, ale trochę inną sprawę. Rząd przyjął projekt ustaw o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To też podniosło się wielkie larum, ale może trzeba też patrzeć przez krzywdę.
przewiduje on między innymi, że czynności egzekucyjne mają być nagrywane, dłużnik zaś ma otrzymywać przy egzekucji specjalny formularz skargi na czynności komornika. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że zmiany stanowią realizację zobowiązań wyborczych, mają zwalczać patologie i pomóc w walce z nimi. Zapraszam, chciałbym zachęcić do wysłuchania fragmentów z konferencji pana ministra sprawiedliwości, pana Zbigniewa Ziobro. Więc komorników nie będzie, nie będą chcieli. Chcę podziękować pani premier. Albo pójdą sprawiedliwi do pracy. Wsparcie do pracy nad tymi dwoma, bo to są tak naprawdę dwa projekty ustaw regulujące materię działalności komorników, prawo ustawowe oraz z wypłatami komorniczymi. Komorne. To była bardzo drobiazgowa, można powiedzieć, benedyktyńska praca prowadzona wspólnie z udziałem wszystkich ministrów w ramach konsultacji międzyresortowych. Szczególnie się podziękuję panu ministrowi Jakiemu, który ten projekt pilotował, oraz panu doktorowi Dyrektorowi Ajwerowi, który tutaj włożył wiele serca w powstanie tych dwóch projektów, bo to właśnie te projekty, widzicie państwo, materia dość spora, do tego jest to rozporządzenie już gotowe, to jest naprawdę kawał bardzo ciężkiej pracy wykonany. W zasadzie tak wiele tutaj jest zmian i regulacji, że w tak krótkim czasie trudno mi się zdecydować, się zastanawiam, o czym powinienem powiedzieć, ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, że te projekty stanowią z jednej strony realizację zobowiązań dobrej zmiany w zakresie poprawy standardów działania komorników, tak aby te rozmaite patologie, które dochodziły ze strony też państwa, pracy, mediów, do świadomości Polaków nie były na porządku dziennym i nie stanowiły reguły, nie ma reguły, a z drugiej strony, że jeżeli już się do nich dojdzie, aby była właściwa reakcja państwa stojąca po stronie osób pokrzywdzonych, czego tak bardzo brakowało. Wiele przykładów, które ilustrują nieprawidłowości działania komorników, to państwo, za co wam dziękuję, pokazywaliście, mobilizując nas wszystkich do tego, aby tą sytuację zmienić. Poprzedni rząd wydawał się być głuchy wobec informacji i krzywdy i zakazu, można powiedzieć, bezkarności z niektórych komorników, którzy dopuszczali się jawnych nadużyć oddziałów w imieniu państwa z pieczęcią, która stanowi o nakładaniu obowiązków i dyktowania należności w imieniu właśnie polskiego państwa, a to państwa. Właśnie jako dziennikarze ujawnialiście, że nie towarzyszyły temu standardy państwa prawa, ale czasami wręcz działania charakteryzujące jakieś środowiska, które specjalizują się w bezprawiu, a czasami wręcz w zorganizowanej przestępczości. No wystarczy tu choćby wspomnieć chyba ten jeden z najgłośniejszych przykładów rolnika, któremu za to, że sąsiad był zadłużony, komornik z Łodzi, czy asesor komornika zabrał ciągnik, uniemożliwiając prowadzenie prac rolnych, a niestety bezduszna machina sądowa, że za sposób radnych uniemożliwia skutecznie odwołać się od tej sytuacji. Takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele, jeśli można powiedzieć, zuchwałości, bezwzględności w działaniu komorników, pazerności w zabieraniu z takiego niestety przysłowiowego grosza, ale też nawet też czasami produktów dla małych dzieci żywnościowych, gwarantujących nawet proces leczenia tych chorych, jeśli podstawiają opieką medyczną. Tu często z tych informacji, które przez to docierały do Ministerstwa Sprawiedliwości, jeszcze częściej niż państwo, żeby to publikowali, wyłaniać taki obraz bezdusznego, bezwzględnego komornika, który bardziej kojarzył się z grabieżcą niż funkcjonariuszem państwa. To oczywiście, to jest bardzo potrzebny. Grabieżca, tam potrzeba ludzi rzetelnych, ludzi, którzy będą w sposób profesjonalny realizować swoje obowiązki, służyć państwu i służyć w tym sensie wymiarowi sprawiedliwości w zakresie egzekwowania rozmaitych należności. Stąd potrzeba podniesienia też standardów etycznych, od tego może zacznę. Otóż wprowadzamy zasadę, że komornikami muszą być osoby z wyższym wykształceniem i osoby mające wykształcenie prawnicze. Dzisiaj, co nie wszyscy o tym wiedzą, 30% komorników nie ma w ogóle wyższego wykształcenia prawniczego, a bodaj około 10% komorników może tylko pochwalić się wykształceniem średnim. Chcemy to zmienić w ten sposób, że w ciągu 7 lat wszyscy komornicy wykształcenie legitymować się skończeniem wyższych studiów prawniczych z racji specyficznej działalności, która związana jest właśnie stosowaniem i egzekwowaniem prawa. Wprowadzamy dużo dalej idące zasady związane z nadzorem nad pracą komornika, w szczególności
Hugonowie, ale byli dobrzy komornicy. Zasadniczo wzmocniliśmy pozycję prezesów sądów rejonowych, którzy w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości lub skarg, które do nich docierają, mają większe możliwości reagowania na wszelkie nieprawidłowości, łącznie z zawieszeniem. O ile dobrze pamiętam, na 3 tygodnie komornika, do którego są poważne zastrzeżenia, że mógł rażąc sposób dopuścić się złamania prawa i z możliwością złożenia wniosku do ministra sprawiedliwości jest odwołanie, łącznie z odwołaniem komornika zastrzeżonych złodzieje. Zmierzamy w sposób bardziej sprawny, toczyły się postępowanie. Świetne prawa, majestacie prawa. Również był związany z możliwością usuwania w konsekwencji komorników, którzy nie odpowiadają tym standardom, do których są powołani. Wprowadzamy obligatoryjną kontrolę działalności kancelarii komorniczej raz na 2 lata, nie raz na 4 lata, jak to ma miejsce z udziałem również przedstawicieli urzędów skarbowych. Tu odpowiednie rozwiązania zostały zapisane. Też oczywiście pozostawiamy możliwość zainicjowania przez ministra sprawiedliwości, jeśli jest ku temu powód, niezależnie też kontroli, jeśli sygnały wskazują na taką potrzebę. Jednym słowem, cały szereg rozwiązań, które podnosi możliwość nadzoru nad komornikami oraz podnosi z definicji standardy, zasady postępowania komorniczego. Do tych rozwiązań też należy zasadę, że czynności, które są realizowane w określonych sytuacjach w ustawie muszą być nagrywane. Ten materiał nagrywany będzie elementem akt postępowania komorniczego, a więc na pewno będzie to studzić rozmaite zachowania, które mogłyby być naruszeniem prawa, ale też wpływać na kulturę realizacji tego rodzaju obowiązku przez komorników, jak i osoby towarzyszące, czy osoby, wobec których te czynności będą podejmowane. Wprowadzamy też obowiązek, aby za każdym razem komornik realizując swoje zadania był zobowiązany przedstawić taki prosty formularz przedstawiający możliwość złożenia skargi na czynności komornika, jeżeli dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Dzisiaj bowiem z analizy, jaką przeprowadziliśmy, wynika, że około 80% skarg, które były kierowane na czynności komornika, były z przyczyn formalnych odrzucane z uwagi na niedopełnienie przez stronę rozmaitych obowiązków. Dlatego w sposób istotny upraszamy niedopełnienie obowiązków do sądu, kolejna sprawa, dowód odrzucana, nawet niedopełnienie obowiązków, a znaleźli to, a znaleźli tamto, a do igły się przyczepili, z igły zrobili igły, no to to jest zejście. Obrzydliwe. Także myśmy to jak o ten spadek po Jankowicku walczyły, no to więc my tam za wszelką cenę nie walczymy, no zwłaszcza, że teraz jakaś pojawiła się Marzanna Witek, ale nie wiemy, czy ona zrezygnowała. Prawdopodobnie, że zrezygnowała, bo skoro sąd powiedział, że jeszcze raz możecie zwrócić się do sądu o spadek, skoro jeszcze raz, to znaczy, że... również ograniczają możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej przez komorników, tak aby koncentrowali się na swojej działalności, które reprezentują funkcje państwa. Ale wprowadzając rozmaite restrykcje, które jestem przekonany, podmioty też że będą budować szacunek do zawodu komornika, zostawiamy elementy pozwalające ciężką pracę, a nie dzielszą często pracę, żeby mogli skutecznie wykonywać, bo w interesie państwa jest przeegzekwowanie należności, bo w przeciwnym razie państwo by nie działało, gdyby instytucja komornika nie funkcjonowała, również obszar gospodarczy, obszar biznesu, dlatego jest komornik i działania egzekucyjne w obszarze w imieniu państwa jest niezbędnie potrzebny i powinien być skutecznie. Stąd drugą ustawę związaną z opłatami i kosztami wprowadzamy jasne zasady na jednym stawek. Dzisiaj te opłaty były różnie obliczane, były to głównie stawki powodowały rozmaite wątpliwości i niejasności w często te skargi. Wprowadzamy jedną stawkę, jeżeli chodzi o należności tego rodzaju czynności podejmowanych przez komornika, z pewnymi jednak można powiedzieć odstępstwami. Dotyczy to sytuacji, w których chcemy zmotywować strony dłużników do tego, aby samodzielnie, bez podejmowania działań władczych strony komornika, realizowali swoje zobowiązania świadczenia. Jeśli w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o uruchomieniu postępowania przez komornika dostarczą kwoty pieniężne, które są dochodzone do komornika czy na jego rachunek, to wówczas ta stawka będzie wynosić, o ile pamiętam, 3%. Koniec złodziejom.
pierwszy termin 14-dniowy, czy będzie dobrowolny. Koniec złodziejstwa. Była przedmiotem postępowania. Koniec krętactwa. Salcesonizmu. Salcesonizmu. Szczegółowych mechanizmów i rozwiązań. Koniec kłamstwa. No miejmy nadzieję, bo to wiecie, proszę, te wojny to już od Adama i Ewy się ciągną. Takie różne, tak. Oto i potem wraca. Artykułowaną potrzebę wprowadzenia kontroli i nad działalnością komorników, ucywilizowania tej działalności, a jednocześnie też podniesienie prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego jednak w obszarze gospodarki rynkowej. To była wypowiedź pana ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Rząd przyjął projekt ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To był konferencji, na której była również pani premier Beata Szydło, która odniosła się do gruźb Komisji Europejskiej o rozpoczęcie procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców. Pani premier wskazała, że Polska pomaga dotkniętym konfliktami, między innymi w Syrii, i realizuje wiele projektów. Coś więcej, właśnie kolejna wypowiedź, którą chciałbym państwu zaproponować, pani premier Beaty Szydło. Nie ma w tej chwili w Polsce możliwości, żeby przyjmować uchodźców. Takie jest stanowisko polskiego rządu. My chcemy pomagać i robimy to. Niesiemy pomoc humanitarną tam, gdzie ludzie potrzebują i oczekują. Zwiększamy pomoc humanitarną w porównaniu do poprzedniego rządu znacząco. Bierzemy udział w międzynarodowych akcjach humanitarnych, między innymi takie projekty humanitarne. Realizujemy takie projekty humanitarne z polskimi NGO-sami. Bardzo silna współpraca jest ze Stowarzyszeniem Kościół w Potrzebie i udzielamy tej pomocy zarówno dotyczącej leczenia osób poszkodowanych, jak i odbudowy w tej chwili domów dla poszkodowanych w Syrii. To są konkretne projekty. To jest wymierna pomoc, którą polski rząd przeznacza dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Włączamy się w te wszystkie akcje, które prowadzi również Unia Europejska, jeżeli chodzi o ochronę granic. Nasi funkcjonariusze są obecni wszędzie tam, gdzie tej pomocy oczekują nasi partnerzy. Natomiast nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucenie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot i dyskusja o relokacji, która toczyła się. Ja chcę przypomnieć, że przecież poprzedni rząd pani Kopacz zgadzał się na to, żeby przyjmować do Polski uchodźców. I w tej chwili, ponieważ Platforma sama już pogubiła się w tym, jakie chce zajmować stanowisko, ja po prostu nie wierzę politykom Platformy. Bo jednego dnia wychodzi przewodniczący i mówi, że nie chce przyjmować Platformy uchodźców do Polski, po czym wracamy do wypowiedzi prominentnych polityków. No bo kręcą te Platformy. Niedługiego czasu, bo przed zaledwie kilku miesięcy, nawołujących wręcz polski rząd do tego, by uchodźców przyjmować. Potem znowu wychodzi przewodniczący Schetyna i mówi, że jednak nie będą przyjmować. A w tej chwili bądź co bądź prominentna europosłanka Platformy, była minister w rządzie, pani Kudrycka, mówi, że powinien przyjąć 7 tysięcy. Platforma, jak widzicie państwo, po prostu cały czas nas oszukuje. I jaki będzie końcowy efekt, kiedy będą rządzić? Nie wiadomo, ale myślę, że z tych wypowiedzi, z tego co słyszymy od polityków Platformy, należy wysnuć wniosek, że będą oni bezwzględnie popierali politykę narzucania przez politykę Unii Europejskiej. A my mówimy bardzo jasno. Nie ma zgody rządu polskiego na to, żeby przymusowo były narzucone rzeczy. No bo nie kręcą trochę tak, że może uda się przyjąć. I zmuszanie do przyjmowania uchodźców do Polski czy do innych krajów członkowskich. Muszę państwu powiedzieć, że takie stanowisko nie jest tylko już i wyłącznie stanowiskiem Polski. Ja mogę powiedzieć, że poprzez konsekwentne pokazywanie błędnego procesu rozwiązywania kryzysu migracyjnego, który
poprzez to pokazywanie, które polski rząd od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość stworzyło rząd i kiedy myśmy wzięli odpowiedzialność za Polskę, to robimy, zaczyna się również, że taka refleksja zaczyna się robić. Trzeba pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Trzeba pomóc, to jest nasz obowiązek. Pomoc humanitarna jest naszym obowiązkiem. Polski rząd będzie. To była wypowiedź pani premier Beaty Szydło, mówi, że nie ma zgody polskiego rządu, by przymusowo odmawiać kwoty. Dziękuję państwu za uwagę. To były aktualności dnia, minuta po 14. Słuchaj państwo, Radia Maryja, przed nami wiadomości. Przedstawił Justyna Kędra i Piotr Brzyzina. Bezpieczeństwo i zdrowie obywateli są priorytetem rządu, powiedziała premier Beata Szydło w szpitalu wojskowym w Warszawie. Szefowa rządu wzięła udział w otwarciu zmodernizowanej kliniki kardiologii i chorób wewnętrznych. Jesteśmy zdeterminowani, żeby program zmian w służbie zdrowia zakończył się sukcesem mierzonym poprawą dostępności do usług medycznych, zaznaczyła. Będziemy mierzeni w tym, iż ludzie będą czuli się bezpieczni. Że każdy w Polsce będzie mógł powiedzieć, że w każdym momencie, kiedy potrzebuje pomocy tej, którą pomoc otrzyma, skorzysta z niej i będzie z świadczonych usług zadowolony, będzie miał poczucie tego, że jest bezpieczny. To jest cel tej reformy na tym ogólnym poziomie, który sobie postawiliśmy. W uroczystym otwarciu uczestniczył także MON Antoni Macierewicz. W klinice wykonuje się rocznie ponad 3000 badań i zabiegów inwazyjnych. Przeprowadzone zmiany mają wzmocnić potencjał kliniki. Osiągnęli już wiek emerytalny, ale nie legitymują się odpowiednią liczbą przepracowanych lat. Sprawa dotyczy 105 tysięcy osób, których nie uwzględniono przy wprowadzeniu przepisów o 1000-złotowej minimalnej emeryturze. Sytuację naprawić ma przygotowany przez resort pracy projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Przepisy mają zostać wkrótce przyjęte przez rząd, informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. To rozwiązanie rozszerza zakres gwarancji najniższego świadczenia emerytalnego, czyli prawa do minimalnej emerytury, na osoby, które przeszły na emeryturę z urzędu z tytułu niezdolności do pracy, przebywały wcześniej na rentach z tytułu niezdolności do pracy. Te osoby nie muszą mieć wymaganego stażu zatrudnienia. W naszej propozycji ustawowej jest przyznanie tego prawa do najniższej emerytury z wyrównaniem od 1 marca, ponieważ najniższa emerytura z 882 zł wzrosła do 1000 zł właśnie od 1 marca tego roku. Szefowa resortu pracy zapewnia, że środki przeznaczone na finansowanie podwyżek są zapewnione w budżecie państwa. Przepisy o minimalnej emeryturze weszły w życie w marcu bieżącego roku. Rozszerzenie tych regulacji o byłych rencistów ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Trwała próba likwidacji w Polsce branży hodowli zwierząt futerkowych. W Sejmie znajduje się obecnie projekt, który postuluje zakaz takiej działalności. Podnoszone przez część opozycji oraz ekologicznych aktywistów argumenty dotyczą m.in. rzekomo złych warunków hodowli. Tymczasem jest to prężnie działająca i rozwijająca się branża, w której Polska jest jednym ze światowych liderów. Co więcej, okazuje się, że likwidacja w Polsce hodowli m.in. norki amerykańskiej przyniesie korzyści zagranicznym konkurentom, głównie Rosjanom i Duńczykom, którzy inwestują w ten rynek. Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, podkreśla, że argumenty tzw. ekologów nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i nie ma logicznych powodów, aby zwalczać tego typu hodowle w naszym kraju. Jeżeli przedstawilibyśmy sobie ten raport na temat przemysłu wszelkiego, ja tego dokumentu poważnie nie mogę traktować, to tak naprawdę na każdej stronie znajdują się informacje przekłamane i zmanipulowane. Trudno jest doszukać się konkretnych dowodów, konkretnych dokumentów, które poświadczają być współpracę tych organizacji, które, jak same twierdzą, walczą o dobro zwierząt i ich współpracy z zagranicznymi, gigantycznymi lobbystami. Zdalibyśmy sobie ułożyć pewien prosty związek przyczynowo-skutkowy, pewien związek logiczny, to wydaje mi się, że pewne wnioski nasuwają się same. To jest bardzo szeroka walka w Polsce
poza miejscem. No proszę zauważyć, że tak naprawdę tam, gdzie byliśmy, czy jesteśmy liderami, momentalnie pojawiają się gigantyczne protesty. Pracą nad ustawami zakazującymi hodowli zwierząt futerkowych sprzeciwia się resort rolnictwa, który zwraca uwagę na duże znaczenie gospodarcze tego sektora. Z danych wynika, że hodowla samych norek tylko w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła w Polsce do około 10 milionów sztuk. Co więcej, branża ta daje zatrudnienie około 50 tysiącom osób, a popyt na polskie skóry za granicą rośnie. Ze strony ukraińskiej mamy do czynienia z fałszowaniem historii i polityką historyczną gloryfikującą ONUPA, napisała Reduta Dobrego Imienia w oświadczeniu. Organizacja, która inicjuje i wspiera działania, które mają na celu prostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących historii Polski, podkreśliła, że budowa relacji polsko-ukraińskich nie będzie możliwa na gruncie akceptacji fałszu. W oświadczeniu czytamy, że w celu ukształtowania dobrych stosunków konieczne jest wyjaśnienie bolesnych kart historii, szczególnie z czasów II wojny. Zdaniem Reduty niepokojąca jest asymetria w relacjach polsko-ukraińskich, gdyż Polska wspiera Ukrainę między innymi politycznie i finansowo, a także przyjmuje ukraińskich emigrantów, mówi rzecznik prasowy Reduty Dobrego Imienia Urszula Wójcik. Niepokojnie obserwujemy politykę historyczną, jaką Ukraina prowadzi wobec Polski. Wzrasta gloryfikowanie UPA, niechęć do skonfrontowania się z prawdą rzeźliwą łyńskiej. Dochodzi do ataków na polskie placówki dyplomatyczne, o czym niedawno szeroko informowały media. Pojawiają się w mediach ukraińskich manipulacje faktami historycznymi, które podbijają przeciwko Polakom. Obserwując te wszystkie wydarzenia, obserwując także wypowiedzi przewodniczącego Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Władimira Piastowica, zdecydowaliśmy, że musimy w jakiś sposób zareagować i z tego powodu właśnie zdaliśmy oświadczenie, które pokazuje, co my myślimy o tym temat i w jaki sposób powinno być rozwiązane te sytuacje. W ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z szeregiem niepokojących incydentów w stosunkach polsko-ukraińskich. A dotyczyły one ataków na polskie placówki dyplomatyczne, niszczenia polskich pomników czy wydawania zakazów wjazdu na Ukrainę osobom, które walczą o historyczną prawdę. Swoje oświadczenie Reduta Dobrego Imienia skierowała do Kancelarii Prezydenta, a także szefów resortów spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie banków. Chodzi o niewdrożenie do krajowego prawa przepisów unijnych dotyczących naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Jak poinformowała rzecznik Komisji Europejskiej, decyzja została podjęta ze względu na wdrożenie przez Polskę unijnych regulacji. Przepisy dyrektywy, która jest zasadniczym elementem Unii Bankowej, mają zapewnić, aby banki na skraju niewypłacalności mogły zostać poddane restrukturyzacji. Ma to się stać bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Przyjęto je, by zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego po ostatnim kryzysie finansowym. To były wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat ZUS na obniżenie wieku emerytalnego. Naszym gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początek spotkania w telewizji Trwam o godzinie 18.15, w Radiu Maryja o 21.30. W czwartek 18 maja mija rok od konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. 18 maja to równocześnie rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a jak wiemy, świątynia, którą wspólnie wznosimy, jest wotum wdzięczności za naszego wielkiego rodaka. Tego dnia w naszym sanktuarium sprawowana będzie msza święta dziękczynna za to wielkie dzieło, w którym wspólnie możemy szerzyć i pogłębiać kult świętego Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Zawitkowski z Łowicza. Rozpocznie się ona o godzinie 12 i transmitowana będzie na naszej antenie, dlatego zachęcamy do wspólnej modlitwy i do jedności w modlitwie, szczególnie tych, którzy rok temu uczestniczyli w konsekracji świątyni. Zachęcamy do wspólnej modlitwy już 10 minut po godzinie 14. Ta modlitwa psalmami niech też podnosi naszego ducha, wzmacnia naszą wiarę, miłość do Boga, do Kościoła, do drugiego człowieka. Korzystamy z tomu drugiego lub wydania skróconego. Mamy pierwszy tydzień psalterza i czwarty tydzień okresu wielkanocnego. Hymn, oto jaśnieje godzina, co smutek śmierć. Także widzicie Państwo, Radio Concita.